Jeśli zechcesz dzisiaj, będzie dzień najważniejszy w twoim życiu, tak jak było u mnie parę lat temu. Jeśli tylko tego zechcesz, zapragniesz. Wiecie, ja poznałem osobiście Boga przez Jezusa Chrystusa. Jestem osobą, która wychowywała się w katolickiej rodzinie, która później była protestantem, ale nie znałem Boga w ogóle. I wiecie, latami zmagałem się z depresją i z nerwicą. Chodziłem na różne terapie, które nie były rozwiązaniem mojego problemu. Nikt nie był w stanie mi pomóc. I w którymś momencie zaplanowałem samobójstwo. Zamknąłem się w piwnicy i myślałem, że wtedy tam to zrobię. Ale widząc przed sobą tylko ścianę, rozpłakałem się i powiedziałem: Boże, jeśli jesteś żywy i prawdziwy, ja potrzebuję Cię poznać teraz w tym momencie. I ten Bóg, do którego zawołałem, On przyszedł. I tam się z Nim poznałem i pojednałem się z Bogiem. Wiesz, jeśli chcesz, możesz dzisiaj zdjąć maskę. Jeśli szukasz Boga tak jak ja szukałem całe życie, możesz się z Nim pojednać. Jeśli szczerze zawołasz, tak jak ja zawołałem kilka lat temu. Wiecie, Jezus jest dzisiaj taki sam, jak 2000 lat temu. On nie jest kimś, kto poszedł na krzyż, po prostu wypełnił jakąś misję i go już więcej nie ma. On zmartwychwstał i dzisiaj Jego moc tak samo funkcjonuje w tych, którzy się narodzili na nowo. To jest dostępne również dla Ciebie, jeśli tylko się zdecydujesz. Wiesz, On uwalniał i uzdrawiał. I tak samo dzisiaj ja mam moc uzdrowić Cię, jeśli zmagasz się z chorobą. Miałem problemy z kręgosłupem. Uzdrowiłem się przez to, że pojednałem się z Bogiem i przyjąłem Jego moc do siebie. Jezus jest dzisiaj taki sam, tak samo realny, jak wtedy, kiedy chodził 2000 lat temu. I wiesz, Twój problem dzisiaj polega na tym, że nie jesteś pojednany z Bogiem przez Jezusa Chrystusa. Naszym problemem nie są grzechy. Nie jest to, że na przykład, nie wiem, czy dołożymy, czy że kogoś skrzywdzimy. Problemem człowieka jest to, że jest niezależny od Boga. Dzisiaj możesz się z Nim pojednać przez Jezusa. Jeśli chcesz o tym porozmawiać, jestem tutaj dla Ciebie dostępny. Podejdź. Dzisiaj może być najważniejszy dzień w Twoim życiu. Jesteśmy tu dostępni dla Was, abyście mogli z nami porozmawiać, abyście mogli poznać tego Boga, tego Jezusa, o którym mówimy. Nazywamy się Kościół Mocy. Jeśli chcesz, możesz nas znaleźć w internecie.